Zagrał u boku największych amerykańskich gwiazd, Brada Pitta i Leonardo DiCaprio oraz Margot Robbie. Pojawił się w filmie Barry'ego Andersona The Soviet Sleep Experiment w Polsce. Na premierę czeka aż 8 produkcji z jego udziałem. Moim gościem jest Rafał Zawierucha. Tak, dzień dobry. Cześć. Świetnie, że jestem i świetnie, że udało się spotkać. Dziękuję za zaproszenie. Ale śmieszne, że mówisz, że zagrał u boku największych gwiazd, a pojawił się u Barry'ego Andersona. Odwrotnie moglibyśmy powiedzieć, bo pojawiłem się u Quentina Tarantino, a główną rolę zagrałem u Barry'ego Andersona The Soviet Sleep Experiment. Tak, rację masz. Graliśmy to w Minneapolis i to był drugi mój taki amerykański film, amerykańska przygoda z kinem. No dobrze, ale zacznijmy jednak od tego Quentina. Minął już ponad rok od premiery. Czy to jest dalej jakiś taki temat, który zajmuje sporo miejsca w twoim życiu? No na pewno to wydarzenie, którego doświadczyłem, otworzyło wiele drzwi, wiele możliwości. Dało to naprawdę taką trampolinę zawodową, do której gdzieś się przygotowywałem przez lata. Czy zajmuje? Oczywiście, że tak. No, cały czas jednak gdzieś jestem z tym kojarzony, bo to wydarzenie było jednak wielkie w skali kraju, ale też Europy i świata. Że Quentin Tarantino, wybitny reżyser, wybitna postać filmowa, kinoman niesamowity i po prostu kaskader sztuki filmowej, ja go tak nazywam, sięga po rodowitego aktora z tego kraju, z którego jest postać filmowa, czyli Roman Polański. Czyli mimo, że już się później dowiedziałem, że szukał do tej postaci, do tej roli aktorów gdzieś na całym świecie, i w Chorwacji, i w Grecji, i w Czechach, nawet w Polsce było kilka nazwisk branych pod uwagę. Natomiast cieszę się, że mnie się to wydarzyło i nie mam czegoś takiego, żebym się chciał odkleić od tego, albo była to jakaś łatka, która gdzieś tam się za mną ciągnie. Wydaje mi się, że od tej pory, od momentu zagrania u Quentina, wydarzyło się naprawdę dużo takich filmowych przygód też w moim życiu, między innymi Najmrocki, gdzie zagrałem postać milicjanta goniącego Najmrockiego, gdzie musiałem być w wąsach w Cannes, co też nie uszło uwadze. Ale zobacz, to jest ciekawe, bo wtedy miałem wąsy, a teraz co drugi aktor ma wąsy. Nawet ostatnio Brad Pitt też gdzieś grał z wąsami. Może ściągał ode mnie, wiesz, zgapił. Natomiast i Najmro, i Orzeł, Ostatni Patrol, Jacka Buławuta, i Banksterzy, którzy niedługo wchodzą do kina. I teraz praca nad uważam, niezwykle też wielką przygodą filmową, film o Gierku, gdzie gram jedną z bliskich osób właśnie ówczesnego pierwszego sekretarza. Także myślę, że spokojnie to mi dało taką frajdę zabawy po prostu swoim zawodem i wybierania tego, co naprawdę chcę robić, co kocham i czym się chcę też dzielić z widzami.